Witajcie w Sztokholmie, mieście, które nigdy nie przestaje zaskakiwać. Wyobraź sobie miasto rozsiane na 14 wyspach, połączonych mostami jak żyły. To Sztokholm. Perła Skandynawii jest jednym z najpopularniejszych miejsc na Półwyspie Skandynawskim. Jego wąskie uliczki, kolorowe kamienice i magiczna atmosfera przeniosą cię w zupełnie inny świat. Często nazywany Wenecją Północy, Sztokholm to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a każdy zakątek kryje w sobie niespodzianki. Przygotujcie się na dawkę ciekawostek, które sprawią, że spojrzycie na Sztokholm zupełnie inaczej. Odkryjemy razem mało znane fakty, legendy i ciekawostki, które sprawią, że wasza podróż do Szwecji będzie jeszcze bardziej wyjątkowa. Gotowi? Zaczynamy! Miasto położone jest na 14 wyspach połączonych ze sobą wieloma mostami i lądzie. Jest to elegancka, ale kameralna stolica, która zachwyca plątaniną uliczek Starego Miasta. Obszar stołeczny Sztokholmu obejmuje archipelag sztokholmski, na który składają się 24 tysiące wysp, wysepek i skał przybrzeżnych. Powierzchnia miasta wynosi 188 km kwadratowych, ale tylko 1/3 tej powierzchni to tereny zabudowane. Reszta to wody, lasy i parki. W staroskandynawskich sagach miasto nazywane było Agnafit i łączone z mitologicznym królem szwedzkim Agne. Historia jednak jest nieco inna. Miasto zostało założone w 1252 roku przez Birgera Magnusona, znanego jako Birger Jarl. Nazwa miasta pochodzi od słów stok, co oznacza kłodę lub pień, pal, i holm, czyli wyspa. Birger był jedną z najbardziej światłych postaci ówczesnej Szwecji. Zachęcał niemieckich kupców do osiedlania się w mieście, dzięki czemu Sztokholm stawał się potęgą handlową. Birger wybudował na terenie miasta nieistniejącą już twierdzę Trzy Korony, na której miejscu stoi dziś Pałac Królewski. Trzy Korony stały się symbolem Szwecji i widnieją na tak zwanym małym herbie. Prawa miejskie Sztokholm uzyskał w 1436 roku, a oficjalnie stolicą stał się w 1634. Status ten został potwierdzony w akcie o formie rządu. Najstarszą częścią Sztokholmu jest Stare Miasto, Gamla Stan, na wyspie Stadsholmen. Spacerując po brukowanych uliczkach, poczujesz magię średniowiecza. Zapach świeżo wypieczonego chleba unosi się nad Starym Miastem, a czyste morskie powietrze czyni go jeszcze bardziej smakowitym. Wyobraźcie sobie, że cofamy się w czasie. Trafiamy w miejsca, gdzie czas jakby się zatrzymał. Gamla Stan to prawdziwa perełka. Wąskie uliczki, tak kręte, że łatwo się w nich zgubić, kolorowe domy, które wyglądają jak wyjęte z bajki, to wszystko sprawia, że czujemy się jak w średniowiecznym filmie. A wiecie, co jest najlepsze? Możecie tu znaleźć najstarszą restaurację w Europie. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Miejsce, gdzie od setek lat serwują pyszne dania, ale o tym za chwilę. Czujecie już ten klimat? Średniowieczne miasto było mniejsze od dzisiejszego Starego Miasta i było otoczone murami, z których do dziś pozostał jedynie fragment znajdujący się w Muzeum Średniowiecznego Sztokholmu. Nazwa Stare Miasto używana jest od początków XX wieku. Wcześniej teren ten nazywany był miastem pomiędzy mostami. Gamla Stan jest też jednym z największych w Europie obszarów średniowiecznej zabudowy miejskiej. Średniowieczny klimat, wąskie i wijące się uliczki, kolorowe fasady domów, to wszystko można odnaleźć w Starym Mieście na wyspie Stadsholmen. W obrębie Gamla Stan znajduje się wzgórze zamkowe i Pałac Królewski, który pełni dziś funkcje przede wszystkim reprezentacyjne. Sam pałac jest jednym z największych w Europie. W jego skład wchodzi 600 pokoi i sal.
Pałac jest oficjalną siedzibą rodziny królewskiej oraz miejscem, w którym odbywają się wszystkie oficjalne ceremonie. Król i królowa na co dzień mieszkają w pałacu Drottningholm, znajdującym się na jednej z wysp archipelagu sztokholmskiego. Pałac ten wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najstarszym placem w Sztokholmie, znajdującym się niemal w środku Starego Miasta, jest Stortorget. Na placu Stortorget od czasów średniowiecza rokrocznie odbywa się sztokholmski targ bożonarodzeniowy. Jako że pierwszy targ miał miejsce w 1523 roku, to jest to prawdopodobnie jeden z najstarszych targów w Europie. W jego północnej części znajduje się budynek giełdy, w którym obecnie mieści się Muzeum Nobla. Muzeum poświęcone jest Alfredowi Noblowi, nagrodzie jego imienia i jej laureatom. Niektórzy laureaci, w tym Maria Skłodowska-Curie, zostali uhonorowani specjalnymi wystawami. Najstarszym w mieście kościołem jest sztokholmska katedra Storkyrkan. Powstała w 1279 roku i jest ona przykładem szwedzkiego gotyku. W katedrze odbywają się wszelkie najważniejsze ceremonie państwowe, takie jak śruby królewskie czy koronacje. Cennym zabytkiem świątyni jest ogromna rzeźba z 1489 roku przedstawiająca świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Znajduje się tam również kopia obrazu Vadersolstavlan, przedstawiająca najstarszy widok na Sztokholm. Na Starym Mieście znajduje się XVII-wieczny Riddarhuset, dom rycerski, pałac o przepięknej fasadzie. W przeszłości budynek był siedzibą zgromadzenia szwedzkiej arystokracji. Dziś ma tu siedzibę organizacja zajmująca się dziedzictwem szwedzkiej szlachty. Jedna z najstarszych restauracji w Europie, Den Glidene Friden, znajduje się w Sztokholmie na Starym Mieście. Swoją działalność rozpoczęła w 1722 roku. Restauracja została wpisana na listę rekordów Guinnessa jako najstarsza restauracja świata, w której nic się nie zmieniło od czasów otwarcia. Patronem Sztokholmu jest święty Eryk. Jego wizerunek znajduje się m.in. w herbie miasta. Herb Sztokholmu przedstawia w błękitnej tarczy herbowej złotą koronowaną głowę. Jest to wyobrażenie świętego Eryka, który był królem Szwecji w 1155 roku. Sztokholm posiada 57 mostów łączących 14 wysp, które wraz z lądem tworzą miasto. Miasto podzielone jest na 14 dzielnic. Dzielnice z kolei dzielą się na rejony, a te na kwatery. Sztokholm jest największym miastem Szwecji pod względem zaludnienia. Jest metropolią, która wraz z zespołem miejskim zamieszkuje 1,5 miliona osób. W 1628 roku, tuż po zwodowaniu, w sztokholmskim porcie zatonął wojenny okręt Vasa. Jego szczątki wydobyto 333 lata później i po rekonstrukcji można go podziwiać w Muzeum Vasa. Okręt w 98% jest oryginalny, a na jego pokładzie i na dnie znaleziono ponad 14 tysięcy przedmiotów, w tym ponad 700 rzeźb i 6 zapasowych żagli. Muzeum Vasa w Djurgården w Sztokholmie jest najczęściej odwiedzaną placówką muzealną w Szwecji. Najstarszym parkiem publicznym w centrum Sztokholmu są Ogrody Królewskie. Park powstał w latach 1635-1643, początkowo jako park pałacowy zamknięty dla społeczności. Ochraniali go strażnicy i przebywać w nim mogli jedynie członkowie dworu. Gustaw III otworzył park, który stał się popularnym miejscem rozrywek mas. Dzisiaj właścicielem parku jest miasto Sztokholm. W Sztokholmie znajduje się pierwszy na świecie i zarazem największy miejski park narodowy – Ekoparken. Powierzchnia parku wynosi ponad 26 km2.
Na jego terenie znajdują się muzea, pałace, punkty rozrywkowe oraz Uniwersytet Sztokholmski. Sztokholm to także miasto, gdzie sztuka spotyka się z codziennością. Stacje metra zaprojektowane przez różnych artystów tworzą najdłuższą na świecie galerię sztuki podziemnej. Od lat 50. XX wieku stacje metra ozdabiane są przez różnych artystów. Na 90 z ponad 100 stacji można podziwiać wszelkiej maści obrazy, rzeźby, mozaiki powstałe tu na przestrzeni lat. Po mającym miejsce w 1973 roku napadzie na lokalny bank powstał termin syndrom sztokholmski. Podczas 6-dniowej okupacji banku ofiary uwięzione w nim wykształciły uczucie sympatii dla bandytów, którzy uczynili z nich zakładników. Praktycznie z każdego miejsca w Sztokholmie dostrzec można do niedawna jeszcze największy na świecie sferyczny, czyli kulisty budynek Ericsson Globe. Jest to szwedzka arena narodowa, nazwana niedawno Avicii Areną, miejsce, w którym rozgrywają się zawody sportowe, głównie hokejowe, tenisowe i lekkoatletyczne. Jest także areną, na której odbywają się różne wydarzenia kulturalne i muzyczne. Budynek ma średnicę 110 metrów, wysokość 85 metrów, a jego objętość wynosi 600 tysięcy metrów sześciennych. Biblioteka Królewska, istniejąca od 1661 roku, czyli Szwedzka Biblioteka Narodowa w Sztokholmie, posiada w swoich zbiorach jeden z najcenniejszych eksponatów, którym jest Biblia Diabła, Kodeks Gigas. Wielki Kodeks, Wielka Księga czy Biblia Diabła jest największym istniejącym średniowiecznym manuskryptem na świecie. Rękopis powstał na początku XIII wieku w Czechach w benedyktyńskim klasztorze. Przekazuje tekst Starego i Nowego Testamentu oraz szereg pozabiblijnych dodatków, takich jak dzieła Józefa Flawiusza, Kronikę Czechów i traktaty medyczne. Kodeks słynie z tego, że jest największym rękopisem oraz z tego, że zawiera wizerunek diabła. Dlatego też nazywany jest Biblią Diabła lub Diabelską Biblią. Rocznie ze sztokholmskich bibliotek wypożyczanych jest ponad 4 miliony książek. W Sztokholmie znajduje się ponad 200 muzeów. Wśród nich znajdują się muzea pałacowe, historyczne, muzea sztuki, marynistyczne, muzea w domach prywatnych, muzea specjalistyczne. W Sztokholmie znajduje się również muzeum zespołu ABBA, w którym można oglądać wszystkie przedmioty i gadżety związane z historią grupy, a nawet wystąpić na scenie w towarzystwie hologramów artystów. Czy wiecie, że w Sztokholmie jest więcej rowerów niż mieszkańców? Po mieście porusza się około 70 tysięcy rowerzystów dziennie. Sztokholm to prawdziwy raj dla rowerzystów. Wyobraźcie sobie, że poruszacie się po mieście, a wokół was tłumy ludzi na rowerach. To jak uczestniczenie w wielkim wyścigu, tylko bez presji. Szwedzi uwielbiają swoje rowery i korzystają z nich o każdej porze roku. Nawet zimą, kiedy drogi są oblodzone, można spotkać odważnych rowerzystów wyposażonych w specjalne kolce na oponach. To naprawdę imponujące. Sztokholm posiada także najmniejszą rzeźbę w Szwecji. Rzeźba przedstawia postać chłopca siedzącego i wpatrującego się w niebo. Sztokholm posiada 10 miast partnerskich. Są to Belgrad, Berlin, Częstochowa, Helsinki, Londyn, Paryż, Reykjavik, Sarajewo, Warszawa i Wilno. W Sztokholmie urodziła się znakomita aktorka, gwiazda Hollywood Greta Garbo. Aktorka spoczywa na cmentarzu leśnym Skogskyrkogården. Jest to drugi co do wielkości cmentarz Szwecji o powierzchni 102 hektarów, mieszczący 100 tysięcy grobów. Cmentarz ten wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na tym cmentarzu pochowany jest także Tim Berling, Avicii, a także polski poeta Nathan Tannenbaum. Szwecja to kraj, który zaskakuje na każdym kroku. To miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a przyroda z kulturą. Które miejsce w Sztokholmie chciałbyś odwiedzić najbardziej?
Czy wyobrażasz sobie siebie spacerującego po mostach, podziwiając panoramę miasta? Tak więc spakujcie plecaki, zabierzcie dobry humor i do zobaczenia w Sztokholmie.